Okej. Okay. Dzień dobry, witam wszystkich przybyłych na piątą sesję Rady Gminy Łęczyce. Witam Panie Panów Radnych, witam Radną Powiatową, Panią Anię Jakubowską, witam Pana Wójta, Panią Wicewójt. Sesja na wniosek wynikła tak naprawdę z dokumentacji otrzymanej z Gdańska, z Rio. Uchwała, którą podejmowaliśmy w grudniu, została poddana kontroli. Rozebrano ją na czynniki pierwsze, przeanalizowano pod kątem naszych stawek w przeliczeniu na zapisy ustawowe. Się okazało, że w jednym punkcie przekroczyliśmy stawkę o 1 zł 2 grosze. Dzisiaj to będziemy na sesji poprawiać. Chciałem w imieniu własnym i Pani Wiety może na początku podziękować wszystkim radnym, Panu Wójtowi, Pani tutaj Radnej Powiatowej, Pani Ani za obecność na zebraniach wiejskich w Brzeźnie w sprawie reorganizacji szkoły. Dzisiejszy porządek obrad jest następujący. Otwarcie, które miało miejsce. Osoby nieobecne to jest trójka radnych. Obecność jest usprawiedliwiona. Nie ma Pani Wiolety Jankowskiej, nie ma Pani Estery Chmielewskiej, nie ma Pana Piotra Marca. Przyjęcie porządku obrad. Dwa punkty tak naprawdę. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w punkcie drugim. W punkcie trzecim projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad, poproszę wziąć udział w głosowaniu. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję bardzo. 12 radnych przyjęło porządek obrad. Przejdźmy zatem do punktu drugiego dzisiejszej sesji, czyli projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Poproszę o opinię łączonych komisji. Pani Sylwia, proszę. Opinia pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Ktoś chciałby zabrać głos? Pan Wójt? Proszę. Szanowni Państwo, no tak jak tłumaczyliśmy z oceny Rio, wynika, że zastosowaliśmy, niestety zaokrągliliśmy w górę do 180 zł tą stawkę, gdy tam, gdzie chcieliśmy zastosować ulgę dla rodzin wielodzietnych. No i się okazuje, że to jest też nowe takie pojęcie, może rutyna nas trochę tu zjadła, że mówi się tutaj w tej uchwale Rio, że dochód rozporządzalny, coś takiego jest, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem w 2017 roku wyniósł 1598, stąd jak się uwzględni tamtą liczbę osób w gospodarstwie, wychodzi dla gospodarstwa kwota 178,98 groszy i o te złoty i 2 grosze chodzi w całej tej poprawce. Przy okazji, jeżeli już tutaj o tym rozmawiamy, to proszę Państwa, ponieważ myśmy tam startowali z tą uchwałą, wychodziła nam kwota też w zaokrągleniu bez 2 groszy 13 zł, a została na 12,5 zmniejszona i w punkcie drugim paragrafu drugiego ustęp 1 mieliśmy 26, też to zmniejszamy na 25, dlatego żeby to była ta dwukrotność co najwyżej
tej kwoty, o której mówi ustawa, czy 12,50 razy 2, 25, żebyśmy z tą uchwałą nie musieli jeszcze raz do poprawki stawać. No to więcej w zasadzie nie mam tu nic do powiedzenia, bo reszta jest bez zmian, tak jak było w tamtej. Oczywiście zwrócili uwagę, że wyraźnie tam ma być to wejście w życie, no to w paragrafie 5 jest zapisane, że wchodzi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym i uchwała, czy projekt proponowany dzisiaj uchyla poprzednią uchwałę. Dziękuję. Czy w następnym? Dziękuję bardzo. Jeszcze podczas pracy nad tym projektem znaleźliśmy gdzieś tutaj literówkę. Pani Sylwia, proszę o przytoczenie jej. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób, dwukropek i w słowie opłata zamiast eł wkradło się l. To są te, prawda, angielskojęzyczne trendy. Opłata, to poprawiamy oczywiście. Tak? To uznamy to w takim momencie, tak jak mówicie, tu przychylę, jako literówkę, czy autopoprawkę. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do tego projektu? Nie ma. Przejdźmy zatem do przegłosowania projektu uchwały z autopoprawką w paragrafie pierwszym. Proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. 12 radnych jest za. Projekt zatem stał się uchwałą o numerze 5, łamane na 9, łamane na 2019. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie ustalenia, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Poproszę opinię łączonych komisji. Komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie ma. Zamykam zatem dyskusję. Przejdźmy do głosowania tego punktu. Dziękuję bardzo. 12 radnych jest za, czyli jednogłośnie projekt stał się uchwałą o numerze 5 łamane na 10 łamane na 2019. Nim zamknę dzisiejszą sesję, proszę, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji do najbliższej sesji, a takowa jest wstępnie planowana, Szanowni Państwo, na 27, wyraziła opinię, wpłynęło pismo mieszkańców Jerzwa w sprawie ułożenia oddziału sołectwa. I wtedy, jak będę miał opinię w tej sprawie, przychylę się tu do wniosku pana wójta, żeby w następnej sesji przegłosować temat konsultacji w sprawie podziału sołectw, tak? Też są pisma, jest jedno pismo, które na pewno zainteresuje Komisji Oświaty w Teczce, no i pozostałe jest do Komisji Gospodarczej, także proszę radnych przed następnymi posiedzeniami przejrzeć teczkę i zainteresować się pismami, które są do nas, do danych komisji skierowane. Dziękuję bardzo dzisiaj za obecność, za to, że Państwo znaleźliście czas Pani Radnej, za to, że nas tutaj odwiedziła. No i cóż, Szanowni Państwo, zapraszam po prostu do pracy. Zamykam w tym momencie 5. sesję Rady Gminy Łęczycy.